Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. W odcinku, w którym omówimy sobie 12 sezon. Tutaj już na początku odbierzemy nagrody za zdobytą rangę w sezonie 11. Tym razem są to boosty, które oczywiście zaraz przetestujemy. Może akurat będą fajnie tutaj wyglądały i odbieramy tytuły. Ja tutaj, jeśli ktoś nie wie, w zeszłym sezonie przytryhardowałem każdy tryb, żeby na każdym trybie mieć wbitego SSL-a. No i jak widzicie, mamy tutaj każdego możliwego titla w gierce. A i dobra, jak jeszcze dużo nagród turniejowych, to od razu też standardowo powiem, że dostajemy nagrodę za niewykorzystane punkty turniejowe, tak jakby automatycznie zostały zakupione puchary. Ale bez przedłużania zobaczmy boosty. No brązowy generalnie szału nie robi. Generalnie z wyglądu są okej te boosty, zaraz zobaczę w gierce, jak będą one brzmiały przede wszystkim i jak dużo będą zasłaniały ekranu. Bo to jest chyba nawet ważniejsze moim zdaniem niż to, jak boost wygląda, to ważniejsze jest to, jak on brzmi. Dobra, przetestuję go. Dobra, jak widzimy, zlewa się on trochę z moim śladem spod opon. I generalnie, jeżeli chodzi o wygląd, no to nie jest zły. Ale ten dźwięk, czy jest przyjemny, no nie powiedziałbym. Prawdopodobnie dalej będę używał po prostu standardowego boosta malowanego na czarno, bo moim zdaniem jest on lepszy. No ale też trzeba powiedzieć, że raczej nie jest to wymarzona nagroda dla większości pewnie z nas. Nawet właściwie się nie rzuca w oczy tutaj to, że mamy nagrodę za rangę. No i co, pora przejść do Rocket Passa. Rocket Passa, w którym jest licencjonowane Porsche 911 Turbo, co jest w ogóle absolutnym hitem, że taka fajna bryka znowu jest tutaj w Rocket Passie do odebrania. Jeżeli nie macie kredytów na Rocket Passa albo po prostu chcecie wygrać kredyty, to postanowiłem w tym sezonie rozdać tak naprawdę 3 Rocket Passy. Pierwszy 1000 kredytów pod tym odcinkiem, kolejne 2000 na streamie, który odbędzie się już w tę sobotę o godzinie 18 na moim kanale na Twitchu. A żeby dzisiaj wygrać, to wystarczy, że napiszecie, jak oceniacie ten sezon. Może być skala po prostu od 1 do 10. I do tego dodacie hashtag konkurs, a na sobotnim streamie po prostu rozlosuję, który komentarz wygra. A właśnie na tym sobotnim streamie odbędzie się turniej 1v1 z widzami, gdzie za wygraną będzie właśnie 1000 kredytów. No i dodatkowo na końcu streama będą marblesy, w których również będzie do wygrania 1000 kredytów, także gorąco zapraszam. Tutaj tylko powiem, że ze względu na to, że ja gram na PC-cie i mam jeszcze gdzieś tam schowaną konsolę PlayStation, to żeby wziąć udział w giveaway'u musicie po pierwsze mieć odblokowane wymiany, bo jakoś muszę wam potem dać te kredyty. No i niestety grać albo na PC, albo właśnie na PlayStation, gdzie też pewnie potem się dogadamy i będę wam w stanie wypłacić nagrodę. A teraz wracamy do filmu. Ale jeszcze zanim zakupimy Rocket Pass, to oczywiście trzeba wpisać kod twórcy. Ja polecam wpisanie kodu EDEK. No i teraz już można zakupić Rocket Pass bez żadnych tutaj dodatkowych leveli. Mamy Porsche, mamy też kółka do Porsche. Z tego co wiem, można je edytować w dowolny sposób. Oczywiście na dniach pojawi się test tego samochodu, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, co o nim sądzę, to polecam poczekać te 2 dni, czy jakoś tak. No i zobaczmy, co tutaj jest w samym karnecie. Malowanie do Porsche. Boost, na tle którego te sezonowe wypadają całkiem nieźle. Całkiem ciekawy baner, całkiem dziwne koła. Też tutaj lecąc po tych nagrodach może od razu przypomnę, że jeżeli wbijacie 110 level w karnecie, to zwracają wam się po prostu kredyty, za które zakupicie karnet. Więc zwyczajnie, jeżeli gracie w gierkę, to te przedmioty wychodzą wam tak naprawdę za darmo. Kredyty, które wydaliście, zwracają się. O, ciekawy tutaj obramówka awatara, tak jakby telewizor. No, ale generalnie jeżeli się wahacie, czy warto zakupić karnet, no to jeżeli wbijacie ten wyższy level, to na pewno warto. Jakieś tutaj malowanie z okazji 75. rocznicy Porsche. Jak widzimy, nawet niezłe. W sumie jakby pewnie nie będę go używał, ale nawet nie wygląda źle. Baner jak z Porsche, bardzo fajny. Koła, no na razie tutaj żadne mi się nie podobają. Muzyczkę to mamy wyciszoną. Błąd 404 na dach. W sumie do rakieta to akurat pasuje jak mało co. Gorsza obramówka. Coraz to gorsze koła. Malowanie do auta, którym nie wiem, czy ktokolwiek gra. W sumie śmieszna antenka, jakby z takim jajem. I darmowe malowanie do Roadhoga. Nie no, jestem przekonany, że w grze jest praktycznie identyczna tutaj obwódka awatara. Jakby dosłownie, aż zaraz ją znajdę. A to wygląda nawet jeszcze podobnie. No nie mogę, jakby to jest inna obramówka. Zbyt podobne to jest dla mnie do tego, co już było. A to wygląda jak to samo, tylko w innym kolorze. No nie mogę. No nie postarali się z tym za bardzo. Kolejne koła, które mi się nie podobają. Jeszcze dziwniejszy boost. Taka o flaga. Jakiś kamlot na dach. Kolejne malowanie do auta, którym nikt nie gra. O, i tutaj coś fajnego, bo ulepszone Porsche. Za 35. poziom, jak widzimy, jest tutaj lekko zmodyfikowane. Rocket League Edition. Fajne, fajne. Takie modyfikowane auta zawsze na propsie. Kolejne koła, które niestety mi się nie podobają. Malowanie do Dominusa, które nawet mi się podoba, o dziwo. Jest w darmowej części karnetu. Antenka. Banner też mi się nie podoba. Nawet przyzwoity ślad pod opą. Oj, pierwszy wybuch, pierwsza eksplozja po golu? Nawet spoko, ogólnie jak na 42. poziom. Fajna eksplozja, taka jakiej jeszcze nie było, wyskakujący telewizor i jak widzimy błąd i rozbija się. Ogólnie chyba motywem przewodnim tego sezonu są błędy oraz glitche, co nie wiem, czy dobrze świadczy o nim, ale tak długo jak będą tylko zaplanowane, no to powiedzmy, że całkiem okej. Ale kół to chyba sobie wyjątkowo żadnych tutaj nie wybiorę jako w miarę przyzwoite.
Boosta też, nie? Natomiast ślad z potopem całkiem ciekawy. Jakby nie wydaje dźwięku, jest okej. Okay. Koła to samo co wcześniej, tylko jeszcze przerobione. Malowanie w kolorze niebieskim nawet nie jest aż takie złe. No nie, takich rzeczy się nie używa. Nawet spoko malowanie do Porsche. Pierwsze kółka co jako tako wyglądają, natomiast i tak są dla mnie przeciętne. Tak samo jak ten lakier. Ej, ale za to ten mi się nawet podoba. Jakby nie wiem jak będzie wyglądał w gierce, ale tutaj nawet fajnie te kolory się tutaj mienią. Potężnie głośny boost. Baner, który nawet pasuje do tego awatara. Koła, które w sumie na jakimś goldzie mogą zrobić furorę, bo ładnie się świecą. Stary skin do kolejnego auta. Kolejne nawet nieźle wyglądające malowanie. Jakby trzeba zobaczyć jak będzie wyglądało jeszcze w gierce. Ale tutaj nawet coś w sobie ma, ładnie te kolory wyglądają. W przeciwieństwie do tych kółek. I wybuch za 70 poziom. Takie zgliczowanie całej mapy? No generalnie denerwujące są te wybuchy, co zmieniają kolor całej mapy, ale... Powiedzmy, że wygląda w miarę spoko. Jakby chyba jest najlepszym wybuchem, co zmienia kolor czegokolwiek. No i tutaj już kolorowe przedmioty. Powiedzmy, że najciekawsze są wybuchy, no i oczywiście Porsche, które potem dostajemy w malowanych wersjach, zarówno podstawowe, jak i to edytowane. No także taki, o, bym powiedział, przeciętny karnet, który jest oczywiście wywindowany w górę poprzez Porsche. Ale no dobra, to zobaczmy na nagrody turniejowe. Wybuch numer 1. Jak na turniejowy wybuch wygląda on spoko. Myślę, że jak będzie malowany, to będzie jeszcze lepszy. Malowanie do autka. Nie wiem, jakiś mam taki dzień, że nawet mi się podobają te malowania. Nie wiem czemu, ale mi nawet siedzą te kolory. Nawet to dziwo te koła są jakieś takie lepsze niż te wszystkie w karnecie. Ulubione malowanie Tomasza Hajty. I tutaj zestaw do wybuchu. No nie no, to jest przesada. Jakby nic nie będzie widać chyba, jak się będzie grało z tym boostem. Znowu lepsze koła niż w karnecie. Jakby w tym sezonie w nagrodach turniejowych są lepsze koła niż w karnecie, więc tak trochę bez sensu. No ale przynajmniej będzie warto zagrać jakieś turnieje. Kolejne malowanie, które stawię na prostotę. Tutaj za to pomazany Octane. I do kolekcji ślad z potopem. No nie no, tego to raczej nikt nie będzie używał tak na serio, żeby mieć to na swoim ekranie. No i kolejne koła, co mi się nie podobają. Ale na tle tego czegoś to tamte były super. Co to właściwie jest? Całkiem słodki kret na dachu ogólnie. Ale też, no nikt tego nie będzie używał prawdopodobnie. Malowanie do auta, którym nikt nie gra. Kolejne koła, które są lepsze niż te w karnecie. Jakby nie rozumiem tego, ale okej. Okay. Jak ktoś lubi tosty, no to może mieć je w antence. Ewentualnie dla fanów bilarda. Taki kijaszek, co nie lata na boki. Co jest? Coś dla pszczelarzy. Takie mocno podstawowe malowanie do Octane'a. No i coś dla kuriera. Dobra, zobaczmy jak prezentuje się nowa mapa. Już na samym początku muszę przyznać, że wygląda ona okej. Okay. Te kolory są dosyć takie jaskrawe, ale... Nie no, nawet gatepiki widać. Nie można tutaj powiedzieć, że jest jakoś źle. Ogólnie przyzwoita mapa. Może strzelmy jeszcze golej i zobaczmy, czy będzie jakaś animacja. Nie wiem, może lekko wali po oczach ta mapa. O, jaki fajny tutaj ten wyskakuje po bramce. No ale sama animacja po bramce i sama mapa powiedzmy, że wygląda całkiem git. No to jest po prostu niebieski. No i właściwie to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Dajcie znać jak wam się podoba sezon i pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, jeżeli chcecie wziąć udział w giveawayu. I przy okazji zapraszam na sobotni turniej, który odbędzie się o godzinie 18 na moim Twitchu. Już nie będę przedłużał. Miłego dnia i elo elo.